Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej, świątecznej serii na kanale. A przecież nie kiło! Nie kiło! Z okazji której zagramy sobie w Wiedźmikołaja, czyli dodatkową przygodę w Wiedźminie 1. Mam pobranego świątecznego moda, także w wyzimie pada śnieg. Widzicie, śnieżek pada! I możemy się wszyscy czuć w świąteczny klimat, który zbliża się nieuchronnie do nas wielkimi krokami, także szykujcie prezenty, ciepłe kakałko i skarpetki. Spokojnie, bo zaczynamy. Także rozpoczynamy nową przygodę. Wiedźmikołaj. Geralt z Rivii, udający się na zimowanie w Kaer Morhen, zatrzymuje się w wyzimie. Chce zarobić kilka orenów, zanim spadnie pierwszy śnieg. Szlaki staną się nieprzejazne, a potwory pochowają się w swoich norach. Nie wie jeszcze, że pozornie banalne zlecenie sprawi, że to jemu przyjdzie zdecydować, czy w tym roku nadejdą święta i czy jeszcze kiedykolwiek spadnie śnieg. Dobrze, gramy sobie na średnim. Ale ma piękne oczko. Czym ugościć szanownego pana? Witajcie, roboty szukam. Mam wolne miejsce na zmywaku, ale wać pan nie z tych, co garnki po karczmach myją. Jestem wiedźminem, znajdzie się coś ciekawego. Szukam czegoś, by zarobić trochę grosza przed zimą. Faktem zimy to na ten rok baby wróżyły srogą. Co do roboty dla wiedźmina, to myślę, że się znajdzie jakaś i to u mnie. Nie interesuje mnie zmywak. Nic z tych rzeczy, to delikatna sprawa. O co dokładnie chodzi? Grabarz tu u nas był ostatnio, mówił, że na naszym wyzimskim cmentarzu trupo jadły się zalęgły. Bylibyście w stanie pozbyć się? A ile jesteście w stanie mi zapłacić? Raczej ile ja jestem w stanie zapłacić, sam muszę zadbać o spokój na cmentarzu. Przedstawiłem sprawę grododzierżcy i klechom, ale oni kazali czekać. Nigdy by nie dali grosza na wynajęcie wiedźmina. Ja się pytam, na co idą moje podatki? Nie wierzę, że bezinteresownie chcesz skorzystać z pomocy wiedźmina. Musisz mieć jakąś motywację. A no masz rację, przed tygodniem żonę pochowałem i boję się o jej zwłoki. Nie dość, że biedaczka zmarła z powodu jakiejś chędożonej zarazy, to jeszcze ma być zeżarta przez jakieś plugawe trupojady. Nie mogę na to pozwolić. Słusznie robicie, dbając o spokój ciała zmarłej. Jest jeszcze jeden powód. Matka Haliny, teściowa znaczy. Od czasu, gdy dowiedziała się o potworach cmentarnych, biadoli mi o tym, że ja to tylko bym w pokera grał i gorzałki nadużywał. A o własnej żonie to nie myślę. Jęczy całymi dniami, żem skąpy i pozbawiony kręgosłupa moralnego. Stara ma rentę 3 razy większą niż średnia temer. A mnie każe wynająć wiedźmina, sama nie dokładając ani orena. Takie już są teściowe, między innymi dlatego się nie żenię, a trupojadów mogę się pozbyć za 120 orenów. Wysoko sobie cenisz swoją pracę, ale nie ma innego wyjścia, zapłacę. Wrócę po wykonaniu zadania. Wczoraj widziałem, jak Waldemar przybijał ogłoszenie o pracę, więc jego też spytajcie. Wiedz jednak, że zarówno on, jak i jego brat to dziwacy, lepiej mieć się na baczności. Zobaczę, może się zainteresuje tym zleceniem, bywaj. Ale kurczę, muzyczka taka jesenna, bym powiedziała. Dobrze, rozdałam sobie talenty, jak zawsze dla mnie standardowo. Art, Igni, tutaj w siłę, zręczność, wytrzymałość, inteligencję. I tutaj w srebrne grupy po kolei te. I dodałam sobie też tu, gdy jest pod wpływem podpalenia, obrażenia plus 50. No bo jak rozwijamy Igni, to ma to sens, prawda? Dobrze, zapiszemy sobie, żeby już był jakiś save zrobiony. I teraz tak, mamy tutaj naszego karczmarza. I dałam sobie też skilla, że poznajemy jakieś tam potwory, że Geralt sobie przypomina. O, dobrze, karczmareczka. Jak ładnie. Czy
spi, jakie dajże można? Dajże spokój z tym wujem. A dajże spokój z tym wujem, okej. Okay. Wypijmy za wychowanie za w trzeźwości. Wychowanie w trzeźwości. Coś podać? Długo tu pracujesz? Od paru lat, odkąd tatko tę spelunę prowadzi. Poprzedni właściciel swoją drogą oszust i bydlak zwinął interes po zamieszkach. Kaczmarz jest twoim ojcem? Ta, coś w tym dziwnego? Pewnie, pokaż co masz do zaoferowania. Tutaj, przy wszystkich? Wstydzę się trochę. Tylko trochę? Możemy iść w bardziej ustronne miejsce. Oj, żartowałam przecie. Tatko dałby mi popalić. Ode mnie możesz dostać co najwyżej dobry trunek. A to byłby taki piękny początek gry. A, nie mam w sumie pieniędzy, to nie biorę. No tak. Ja nie jestem w tym momencie bogatym wiedźminem. Dopiero zaczęliśmy. Łamignat. Karkstein, o proszę. Bij jak kupiec, obwieź. Chodźmy zobaczyć, co obwieź nam powie. Ale kurde, mają wyżerkę. Ja pierdzielę. Wy wyobrażacie sobie, ile by to kosztowało w dzisiejszych czasach? A ten pacjent zasiał żyto. Kto sieje żyto po ziemniokach? A po co człowiek miałby latać jeszcze spodnie? Gdybym był bogaty. Co? Zobaczmy, co Kalkstein robi. O, wiedźmin Geralt. Co za spotkanie. Witaj, Kalkstein. Co cię sprowadza do misia kudłacza? To jest miś kudłacz. O kurczę, w ogóle bym się nie spodziewała, bo takie światełko jest ładne przez okienka, że... No, nie pasuje mi stówka. Chcę zarobić trochę grosza, zanim ruszę na zimowanie. Szukam pracy. Rozumiem. Niestety, wiedźminie, tym razem nie mam dla ciebie żadnego zlecenia. A jeszcze chcę zobaczyć, co ma na sprzedaż. O, wiedźmin Geralt. Witaj, Kalkstein. Co cię sprowadza do misia kudłacza? Co u niego można kupić? Łuski w Odjanoja, okej. Okay. Nie ma tutaj nic konkretnego, okej. Chodźmy do Łamignata. Jajka, bogactwo! Zioła, czosnek, Spadaj! Ale ma... to się nazywa karwasze? Czy jestem teraz dzbanem? Co słychać? Głuchy jesteś? Spadaj! Spadaj! O, pan Fistek sprzedaje. A jakie? Ja przy sobie ustawnie mam 4 czartowskie zioła. Poemat. Wait, what? Jak to poemat wygląda jak książka o roślinkach? Spirytus na krwi wiwerny. Takiego to jeszcze nie widziałam. Dobrze. Idźmy dalej. Moczymorda. Powiem mu, powiem. Pijak, karczmarka. Okej, okay, czyli możemy sobie stąd teraz wyjść, tak mi się wydaje. Zamknięte. Okej, okay, nie te drzwi. Czy tutaj są gdzieś jakieś inne? Tutaj są. O, tablica ogłoszeń. Jest tylko jedno. Zobaczmy. Bracia i Waldemar pilnie poszukują zabójcy potworów. Wymagamy 10-letniego doświadczenia, biegłej znajomości starszej mowy, dyspozycyjności, odporności na stres i kreatywności. Nigdzie indziej nie znajdziesz tak interesujących zadań oraz możliwości pracy w godzinach nocnych i święta. A owocowe czwartki. Ja to bym sobie mandarynkę przekąsiła. Oprych. Dziwka. Nie wolno tak mówić. Widzicie, śnieżek pada. Ojej, jak słodziutko. A jest też jedna muzyczka, faktycznie. Opryszki, opryszki. Dziadek. To zła dziewka była. Zobaczmy, babcia. Ja chcę uwierzyć. Babcia i dziadek... a nie, to jest drugi też dziadek. Do dołu. Okej. Okay. Wiecie co, ja chyba nie... Nie przeszłam nigdy całego tego scenariusza, bo mnie denerwowało, że nie ma dialogów. I jakoś tak mocno to zniechęca, powiem szczerze.
Wiem, że są chyba dwa albo tylko trzy z tych wszystkich scenariuszów dodatkowych, gdzie dialogi są normalnie czytane. A niestety tutaj nawet Nick Moda, kurczę, nie zrobił, żeby to przeczytać. No dziwne to jest. A właściwie gdzie my mamy iść? Chyba tak jak głupia chodzę. Cmentarne porządki i tutaj porozmawiać z Waldemarem i jego bratem. Pozbyć się trupojadów. Chodźmy najpierw porozmawiać z tym Waldemarem w sumie. Zobaczmy, gdzie to jest. Tutaj. Okej, okay. To nie jest dom Shani? Tak po mapce? Zaniedbane domostwo, okej. Okay. Bo to jest przecież biuro Raymonda. Możemy tam wejść? Nie, szkoda. Chciałam zobaczyć, jak to teraz wygląda. Fedora Kram. Cześć. O, Wiedźmin. O. Coś tak za nie mówił. Piękno mamy dziś pogodę, nieprawdaż? Tak, w istocie aura jest niezwykle przyjemna. Ale jakim tematem do rozmowy jest pogoda, jeśli mamy dalekie podróże, ciepłe? Chyba nie mamy tyle czasu, droga pani. Wybacz. O, Wiedźmin. Coś jeszcze możemy? Nie, to okay. Ja już pójdę. Szkoda. Ciekawa postać. Podoba mi się. Dom Helgi. A dom Talara jest domem Talara? Nie. Nie, bo to nie jest ten dom. Faktycznie. Dom Talara jest tutaj. O tutaj. Powinien być dom Talara, ale nie ma. Kurczę. Halo? Ja przepraszam bardzo, ale... Tutaj tak nie było. Tutaj też jest zastawione. O kurczę. Handlarz. Zobaczmy. Spokojnie, spokojnie. Nie pchaj da się tak. Starczy dla wszystkich. Nie widzę tu tłumów. A czego się szanowny klient spodziewał? Kryzys jest, tu i klientów mało. Choć niby święta są. Postawę jednak trzeba mieć. Tak mi terapeuta radził. Kto taki? No kowal ten, no, co mi zęby rwał. Mówił, że szklanka jest w połowie pełna, wszak prawie całą górną szczękę mi ostawił. Co tu robisz? Owce pasam. Handluję, durnoto. Cóż innego miałbym robić? Szukasz czegoś specjalnego? Że niby co? Szukam okazji do zarobku, zanim wyruszę na szlak. A było od razu. Widzę już coś za jeden. Nie licz na łatwe okazje, ale możesz mi coś sprzedać. Cokolwiek tam masz. A ja i tak znajdę kogoś, komu opchnę te twoje śmiecie za dobrą cenę. Jesteś bardzo pewny siebie. Z tego żyję. Pokaż, co tam masz. Popatrz sobie, ale trzymaj łapska na widoku. Znam ja takich. Okej, okay, czyli gość zbiera śmieci i opycha drożej. Rozumiem. Myślę, że w dzisiejszych czasach byłby, kurde, milionerem. Gdyby tylko odkrył tani towar z Chin. Podróbeczki AirPodsów czy coś. Mua! Ale by mu siadło. Dobra, tutaj mamy ten dom, do którego trzeba wejść. Waldemar. Najpierw to ja bym cię obrabował. Z którym to się, z kontrolem się wszystko zabierało, prawda, prawda. Tutaj mamy jakąś gruszeczkę, cudownie. O, proszę bardzo, alkohol. Po tym domu to ja się orientuję, kurczę, jak u siebie. Że brak miejsca. Bunku, a co tu jest? A to ja wolę to niż to. Niech będzie. Wymienię sobie. Zobaczmy, tutaj łódeczko kurczaka. Swoją drogą, wyrabiacie się przed świętami ze wszystkim? Czy
Nie macie tak, że trzeba gdzieś dojechać na święta. Ja co roku, kurczę, muszę jechać albo do rodziców, albo do babci, w zależności gdzie jest impreza. Witam szanownego Wiedźmina, zapewniam, iż cała przyjemność jest po mojej stronie. Z grzeczności nie będę się kłócił, co macie dla mnie? Kanał i smród, panie, a do tego jeszcze trup jejca, który trzyma łapę na pewnym manuskrypcie. I zabija każdego, kto próbuje się zbliżyć. Zabij go szybko i przynieś dokument. Posiadasz, panie, stosowne umiejętności i doświadczenie. Jak dla takiego specjalisty, to łatwa robota. Płacę 200 orenów. Przykro mi, ale nawet tak doświadczony i umiejętny wiedźmin jak ja nie da rady zabić umarłego. Dowcipny wiedźmak się trafił. Ano, zrobię co trzeba, ale za godziwą zapłatę. 500? 512. Lubię okrągłe liczby. Stoj! Trupiejca znajdziesz w kanałach. Lata dwa łokcie na ziemi. Poznasz niechybnie. On lata? Lata i gada, to jakieś utrudnienie? Każda baba gada, a z nami takie, co latają. A w jaki to sposób? Prosto, z konarem albo miotłą między nogami. Z konarem, powiadasz. Cóż, co kto lubi? Kiedy robota będzie zrobiona? Jaka robota? Mistrzu Geralcie, przepraszam, rozmarzyłem się przez te konary. Zrobię jak najszybciej. Czy po prostu nikt nie chciał tutaj podkładać, kurczę, dubbingu? Nikt nie chciał mówić chyba tych kwestii. Nie spodziewałam się, że tu będą, kurde, teksty o konarach. To jest. A kontynuując, no. I ja tak zawsze muszę sobie wszystko, całą pracę odwalić na zapas i później jadę. I muszę jeszcze pomyśleć, czy wcześniej kupić przecież te wszystkie rzeczy, prezenty, zapakować i tak dalej. A ty? Witam, w czym mogę pomóc? Ponoć macie robotę dla Wiedźmina. Ja tu tylko sprzątam, pan gada z moim bratem. Siedzi na górze. Ha, on to tylko sprząta. No, i co? A wy to macie tak fajnie, że tylko w domku siedzicie i to u was jest impreza? Czy też musicie wszystko ogarnąć, dojechać i oczywiście już miesiąc wcześniej poplanować? Chociaż w sumie nieważne gdzie, ale zawsze trzeba przecież poplanować prezenty, nie? Ciężka sprawa. Ja się nigdy praktycznie nie wyrabiam. Dom Fedory. Zobaczmy. Ser, smalec, mleko. Dobry zestaw. A jak se mięso powiesiła normalnie na wystawie? Tutaj co? Czosnek nad kominkiem? Tu suszy jej się. O, dzień dobry! Boberek! Jak mi miło. Nie wiem, w każdym razie, w tym roku zamówiłam dla siostry rzeczy na... akurat z jakiegoś tam sklepu artystycznego i chłop mi się tak ociąga z wysłaniem tego, że normalnie mnie zaraz coś strzeli. Chociaż ja i tak od razu wysyłam już do rodziców, żeby tego nie wieść ze sobą pociągiem, co jest... oko. Dom Waldemara. A, bo ja sobie to zaznaczyłam, głupio. A my mamy manuskrypt w kanałach, ale to najpierw pójdziemy na cmentarz w takim razie. Szpital Lebiody. Zobaczmy, co się jeszcze dzieje w sumie w szpitalu. Zamknięte. Bardzo pograniczane tutaj to wszystko jest. Oreny. Tak, a mówiłam wam w którymś poprzednim odcinku, że dla babci tam chcę namalować obrazek. Także tak sobie pomyślam, nie wiem, jak ja kiedyś to nagram, bo chciałabym nagrać w sumie, jak maluję na, nie wiem, na YouTube, a w sensie nie na ten kanał, nie martwcie się, że nie będę tutaj, kurczę, obrazków robić i pejzażyków, ale mogłabym wam podlinkować po prostu, jak będę o tym gadać czy coś. Bo wiem, że niektórych może to ciekawić po prostu, czym się tak zajmuję troszeczkę, nie? Dzień dobry. Kupców chować nie lubię. Ciągle trzeba uważać, żeby sokmany nie popsuć. Okej. Chodźmy na ten cmentarz. O Jezus! Ty! Zapomniałam, jak się gra. O nie! Czekajcie, nie! Ale dobra. Czekajcie, nie ten miecz. Którym się zmienia miecz? Który się zmienia? O, dziękuję. A, dobra, ZXC się zmieniało. Tryb. O kurczę, to jest Axie.
Boże, tutaj nie ma turlania na spacji, ja zaraz zgupieję. Dobrze, weźmy czwórka to Igni. A przecież nie giło! Nie giło pod znaki! Sekundkę, ja się muszę, kurczę, opanować. Najpierw przeszłam Wiedźmina 2, potem zaczęłam grać Wiedźmina 3, wróciłam do Wiedźmina 1 i nagle spacja mi grę zatrzymuje. Spokojnie. ZXC zmieniało tryb broni. 1, 2, 3, 4 to znaki. Spokojnie. E to jest chyba miecz srebrny. Dobrze, damy radę. E. Kliknę. Wezmę silny. Dobra, grupowy może, faktycznie. Powinnam użyć w sumie Arda, bo może mi ładnie wejdzie. A, jak zwykle styl grupowy nie będzie działał. A, jednak działa. Jest git. Dobra. Umrę! O Boże! O kurde! Tu też są! Stary! Co wy robicie? W sumie mogłam wypić jaskółkę, ja chyba nie mam żadnej wykwitunku, nie? O Boże, oni tutaj są! E! Ratujcie mnie! Uduś, ugryź, do pani, obiadek ugotowałam. Gdzie się podziały te gule? Jeszcze niedawno widziałam, jak obgryzały radośnie czyjeś kości. Aż im się uszy trzęsły. Gule nie mają uszu. Skąd się tu wziąłeś? Spokój cmentarny zakłócasz. Nam, porządnym wiedźmom. Czy to wy wpuściłyście gule na cmentarz? Ten gul tu stoi! Uduś, ugryź. Co z nimi? Stare prawa mówią wyraźnie, że zwłoki ludzkie mają prawo spoczywać w pokoju. No i? Gule mnie nie zaatakowały, wnioskuję, że są oswojone. Niech jednak nie rozkopują grobów. Nie chcemy, żeby niszczyły groby. Ale nie umiemy ich powstrzymać. Dwóch obroży nam trzeba. Przynieś je nam, a gule nie będą sprawiały kłopotu. Szukaj ich w starym magazynie. Pani, on może nam pomóc z Mikołajem. Wygląda na takiego, który da radę. Warto spróbować, nic nie tracimy. Do czego zmierzacie i kim w ogóle jesteście? Nazywam się Haldis. Wraz z mymi pomocnicami zebrałyśmy się tutaj, by wypełnić przeznaczenie. Gerhespat. Geralt, Wiedźmin, i nie rozumiem, o co wam chodzi. Wysłuchaj zatem słów proroctwa. Oto nadchodzi wiek skwaru i szaleństwa. Żywioły ognia i powietrza zawładną światem. Wyschną studnie, zmarnieją zboża. Wilk rzuci się na wilka, elf na elfa. A ci, którzy przetrwają, nie zaznają już ochłody. Dręczeni będą przez hordy mamunów, południc i suchołaków. Równowaga zostanie zachwiana, a wtedy nadejdą bestie Stodowa i Łodomora, orędowniczki cierpienia. Esutch ese, tak będzie. Gorkhe egil busin osma. Eb gorkhe spat. Przepowiednia końca białych zim. Wszystko dzieje się na naszych oczach. Sami kreujemy swoją rzeczywistość. Zarówno teraźniejszość. Jak i przyszłość. Mówcie jaśniej, niczego nie rozumiem. Głupiś, Wiedźminie, ale cóż, masz tylko wykonać to, co wola moja nakaże. A nagroda cię nie minie. Bo Haldis chutliwe jest. I to ponad miarę. Zamilczcie. Do rzeczy, drogie panie. W zimie ukrywa się pewna pokraczna persona. Każe się ona tytułować Mikołajem. To on dzierży symbol świąt i nie chce się podzielić. Ukatrup Mikołaja, zdobądź symbol. A my go zniszczymy. Jakże to podniecające. Dlaczego miałbym to zrobić? Pomyśl tylko, brak świąt oznacza brak zimy. A brak zimy to z kolei brak pory roku. A brak pory roku to zachwianie równowagi. Dojdzie do ponownej koniunkcji sfer. A wtedy nadejdą stodowa i głodomora. Świat utonie w chaosie, a na świecie zostaną tylko najsilniejsi. Równi nam. Czciciele Krosnala Hałabały.
Świat pogrąży się w mroku. Dlaczego miałbym pomagać w zgładzeniu świata? Jesteś wiedźminem, tępisz potwory. A w głębi serca nienawidzisz tego, co robisz? Nienawidzisz więc siebie? Poprzez zachwianie równowagi astralnej dojdzie do całkowitego wyniszczenia potworów. I ludzi. Ach, aż przeszły mnie spazmatyczne dreszcze na samą myśl o tym. Wtedy my, nieliczni czciciele Hałabały, zostaniemy na ziemi. Jako, że nie będzie już potworów, będziesz wolny, wiedźminie. Zaszyjemy się w naszej krypcie, by czcić najwyższego. Zło zepsucia. Wyrażane pejczem. I obrożami. Przypowiednia już zaczyna się ziszczać. Jest tuż, tuż. Lecz czekanie tak dłuży się. Mikołaj skrył się. Świąt nie będzie. Jednak niepewne to. Pomóż nam. Ubij Mikołaja. Przynieś mnie jego. Przyjmuję do wiadomości. Gdzie mam szukać Mikołaja? To nie takie proste. Mikołaja chroni potężna iluzja. Musisz wypić leśny dzban. Napój dany nam przez Hałabałę. Pozwoli dostrzec Mikołaja. Problem jest jednak. Zaginęła nam pradawna receptura. Mamy stare, pamięć już nie ta. To cię bebechy przemówiły. Jacques Dillon zna sekret. Wykradł nam składniki i sam tworzy napój. Znajdź go i weź od niego leśny dzban. Jacques Dillon zna sekret. Nie zabijaj jednak. Bo co podsłuchał, to jego. Gdy znajdziesz Mikołaja, ubij go. Weź wszystko, co przy nim znajdziesz. To posłuży nam do wypełnienia przepowiedni. Gdy już to zrobisz, wróć do nas na cmentarz. Lecz o zmroku najlepiej. Najlepsze się prawi wtedy czary. Idę więc, poszukam Mikołaja i może uda mi się położyć go trupem. Idź i nie zawiedź. Okej, czyli mamy misję zabicia Mikołaja. I mamy też niecierpliwiące się gule za nami. Czy one mnie zjedzą? Bo spotka cię kara. Nie chcemy cię jednak widzieć na marach. Odchodząc, nie zawadź o te choinki. Kto je tu zasadził? Jeszcze niedawno ich tu nie było. Są takie słodkie. Żygać mi się chce od tej słodkości. Niechże ktoś zetnie te chwasty. HP mi się zregenerowało w tym czasie. Fajnie. Zobaczymy, mam jaskółkę. O, dziękuję, nie jest to Wiedźmin 2, w którym nie można pić podczas, kurde, tu są jeszcze utopce, ale ja się wpakuję zaraz w straszny syf. Dobra, powolutku, wyciągnijmy sobie mieczorek, stańmy sobie o tutaj, podpalmy sobie chłopaczków, a nie, nie mam turlania się na spacji, muszę pamiętać o tym, bo to jest... O kurde. Dobra, niech podejdą do mnie tak jakoś mniej więcej po kolei. O, troszeczkę się poblokowały. Fajnie. Powinnam w sumie ardem ich bić. O nie, utopiec mnie zachodzi. Jezusku, ile ich tu wszystkich jest! Może na szybki zmienię, skoro utopce do mnie idą. O nie! Czeknęłam Q, żeby rzucić Arda, ale ze mnie dzban. O nie, jakiś kolejny wychodzi. Nie, rób mi tak, nie rób mi tak, gro. Dobra, czekajmy. Pojedynczo zacznę podchodzić, prawym się rzuca. Dobrze. Och! Dobra, troszeczkę się tutaj pobagowały. Zdążę je pozabijać chyba. Dobra, od plecków mnie jeden bije. Oj, krwawionko weszło. Niedobrze. Trzeba się oddalić na sekundkę. Rzucimy tak. O nie. Ach, dobra. Dobra, nie. Żeby nam krwawionko nie weszło. Halo, Geralt. Biegnij tak. Powolutku do przodu. Dobrze. Chodźmy znowu w stronę wiedźm. O! Nie wszedł atak. Nieładnie. Chodź.
ogarnę na luzika. O, turlamy się. O! Och, niestety nie weszło w wykończenie. Szkoda. Oddalmy się tutaj. Troszeczkę niestety idą te cholerne utopce, które mi strasznie przeszkadzają. Dobra. Chwilkę stankuję tego drugiego. O! O! Dobijmy go. Super. Ogarnięty, no po prostu Gerwan Trzypunio, no mua. Bum cyk cyk, ogarnięty szybciutko. Uhuhu. Panie, ja to zaraz sobie tutaj zapiszę. Uhuhu. Dobrze. A składniczki alchemiczne, oj tak tak, jak dużo. Szczątki. Ktoś mi tutaj, kurczę, jazgocze jakiś ropuch, no nie? Dobra, przejdziemy się. A te gule to my mamy do pozbycia się, no nie? Tak, chyba tak. Ciekawe, ile ich muszę ubić. Zaraz zobaczę. Z lesonku. Ale wiecie co? Ogarnę to już w następnym odcinku. Ponieważ jutro też jest dzień przed świętami. Także do zobaczenia i widzimy się już niebawem. Pa!